Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Patryk Suliga z Parku Naukowo-Technologicznego. Witam serdecznie wszystkich. Ale najpierw państwa. Dwa słowa wyjaśnienia. Minęły nam 2 lata przygotowywania dla Państwa programu Druga Kawa. Zmieniliśmy też miejsce, stąd tydzień przerwy technicznej w ubiegłym tygodniu, który mieliśmy. Nie było drugiej kawy. Zaczynamy dzisiaj w nowym miejscu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Zacznijmy od pytania o wczorajszą debatę. Oglądałeś? Oglądałem. Jak Ci się podobała? No, była zrobiona w bardzo takim amerykańskim stylu, jednakże miałem takie wrażenie, że jest to debata pomiędzy dwiema partiami, a nie debata na temat tego, kto będzie przyszłym prezydentem. A zapytam Cię o jeszcze jedno, który mem przygotowany po debacie albo jeszcze w trakcie debaty podobał Ci się najbardziej? A memów jeszcze nie widziałem, ale na pewno chętnie zobaczę. Domyślam się, co może być, natomiast no, chętnie zobaczę, na ten moment jeszcze nie widziałem. Mi się podobał najbardziej ten, którego tutaj nie mogę zacytować, bo jest taki trochę niecenzuralny. Dobrze, Patryku, Kreatywne Opole to jest nowa inicjatywa, która pojawia się w naszym mieście. O co chodzi? Dokładnie. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu chciał stworzyć ciekawe miejsce i cykl spotkań dla startupowców. Wzorem Krakowa, Wrocławia, Gdańska są tego typu imprezy. Nazywają się Open Coffee, Creative Meetings. Są to spotkania, gdzie startupy, młode firmy, które szukają pomysłu na biznes bądź mają swój pomysł na biznes, chcą go przetestować. Spotykają się, networkingują, wymieniają poglądami, ogólnie testują pomysł na biznes. Takiego miejsca w Opolu nie było poza Startup Mixerem. Postanowiliśmy stworzyć takie miejsce w Opolu i przy współpracy właśnie z Kofeiną spotykamy się teraz w tym momencie raz na miesiąc, później raz na 2 tygodnie. Startujemy po raz pierwszy 20 maja o godzinie 8 rano. To jakaś zabójcza godzina, 8 rano rozmawiać o biznesach. No właśnie, formuła na przykład krakowska, Open Coffee, spowodowała to, że na te spotkania przychodzi po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. Z tego ze względu, jako że mamy miejsce tylko 30, chociaż pewnie wejdzie więcej osób, chcielibyśmy, że tak powiem, zainteresować tych najbardziej, że tak powiem, chętnych do udziału w tym spotkaniu. No ale dlaczego 8:00? Bo tak sobie pomyśleliśmy, że tak, student, który idzie na zajęcia, może przy okazji wpaść, napić się dobrej kawy, dobrego ciastka za darmo i przy okazji zainspirować się do działania. Wiele książek motywacyjnych właśnie mówi o tym, że jeśli czytać i motywować się do działania, najlepiej robić to wcześniej z rana, żeby mieć taki power na cały dzień. I też właśnie te spotkania Creative Meetings, Kreatywne Opole mają właśnie sprawić, że młody człowiek będzie, że tak powiem, zmotywowany do działania, zainspirowany nowymi pomysłami. I tak też właśnie jest z Kreatywnym Opolem. Na nasze spotkania będą przychodzić ludzie kreatywni, inspirujący, nie tylko startupy. Będą prelekcje. Jedna prelekcja na przykład w ciągu całego wystąpienia, albo przykładowo możliwość przetestowania swojego pomysłu. W tym momencie właśnie odwiedzi nas startup z Parku Naukowo-Technologicznego, który wymyślił ciekawy pomysł na biznes, no i chciałby go po prostu przetestować. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Czy startupowcy chętnie dzielą się swoją wiedzą na temat swoich pomysłów? Nie boją się, że to zostanie, nie wiem, skopiowane? Boją się. Boją się i to jest na porządku dziennym. Każdy wchodzący na to spotkanie, rozumiem, podpisuje jakąś tam zobowiązanie do tego, że nie będzie kopiował pomysłów i ich komercjalizował. To zależy, na jakim etapie naszego pomysłu jesteśmy. Ja sam, że tak powiem, jestem startupowcem, mam swój startup i moim problemem, jeśli chodzi o nasze miasto, ogólnie, że tak powiem, środowisko startupowe, było to, że jedyną osobą, która mogła przetestować mój pomysł, moją koncepcję biznesową, była na przykład moja żona, moi najbliżsi znajomi, jednakże oni nie byli taką grupą, która mogła, że tak powiem, być wiarygodną grupą, czyli mogła na przykład skrytykować ten pomysł, powiedzieć, co jej się nie podoba. Wiadomo, Patryk, twój pomysł jest super, bardzo nam się podoba i tak dalej. Jednak są startupy, które są już na takim etapie działania, gdzie mają już swój gotowy produkt. Oczywiście niektóre startupy mogą mieć sam pomysł, żeby je przetestować. Jednakże wielu motywatorów biznesu, wielu, że tak powiem, mentorów biznesu radzi jednak mimo wszystko przetestować swój pomysł na biznes. To z tego względu, żeby nie przestrzelić z tym pomysłem. I warto to robić, warto się spotykać. Oczywiście można podpisywać wszelkiego rodzaju dokumenty, żeby się chronić. To też jest dobrym pomysłem. Jak wygląda to testowanie tych pomysłów? Kładziesz ten swój produkt na stoliku i młotkiem testujesz jego wytrzymałość? Czy
Jakieś zależy, crash testy? Zależy, jakie testy chcemy wykonać. Jeśli chcemy wykonać crash test, no to faktycznie lepszym pomysłem byłoby walnąć młotkiem, ale to możemy zrobić sami, nie potrzebujemy do tego innych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o jakieś produkty, aplikacje przykładowo, no to warto jest jednak komuś je dać, żeby sobie ta osoba zainstalowała, na zasadzie user experience, przetestowała, co o tym myśli, co jej się nie podoba, sprawdzić, jak ona się zachowuje, czy to, co używa, tam, gdzie klika, czy to jest dobry sposób działania, czy to nie jest zbyt nudne, trudne w użytkowaniu. Jeśli to jest wynalazek, to oczywiście warto byłoby go też dotknąć, organoleptycznie go przetestować. Mhm. Takie będą zasady testów, jeśli chodzi o na przykład najbliższe wydarzenie. Kreatywne Opole, to jest jakoś ukierunkowane na te biznesy czy przemysły kreatywne? Mamy w ogóle takie w Opole? Oj tak, mamy ich bardzo dużo. Przykład Mouseboxa. To jest jednak taki pomysł, o którym mówi cały świat dzisiaj. Takich startupów jest bardzo dużo. Dużo też osób nie chwali się swoimi pomysłami, ponieważ nie wierzy w swoje umiejętności bądź boi się, że będzie wyśmiana. My zachęcamy te osoby, nie tylko startupy. Zachęcamy ludzi kreatywnych, którzy są zdolni do różnych rzeczy, szukają nawiązania ciekawych współprac. Do tego, żeby przyjść, poszukać partnerów, poszukać osób, z którymi mogą współpracować. Zapraszamy ich również do parku technologicznego, gdzie mogą swój pomysł wdrożyć w życie. Mm-hmm. I na pierwszym spotkaniu będziecie rozmawiać, czy przedstawiać, czy testować wytrzymałość takiego niebieskiego pudełka. Co to takiego jest? No właśnie, to jest niebieski czy zielony? To jest taki beta test kartonowych gogli wirtualnej rzeczywistości. Teraz bardzo modne są okulusy rozszerzonej rzeczywistości, gdzie możemy przenieść się w dowolne miejsce na świecie, w 360 stopni to zobaczyć. Możemy odpalić kolejkę górską, którą się przejedziemy i poczuć się, jakbyśmy byli na tej kolejce górskiej. Z tym, że okulusy, rozszerzona rzeczywistość, to dzisiaj są dosyć duże pieniądze. Nawet może być to kilka tysięcy złotych. Natomiast tutaj nasz startup z parku technologicznego wymyślił takie rozwiązanie, że okulusy będą w formie papierowej, kartonowej. Cała idea polega na tym, że wkładamy do niej smartfon. Mhm. I specjalnie przygotowana aplikacja, czy to przez VRBox, nasz startup, czy to przez inny startup, pozwala na to, że w niskim kosztem możemy sobie poczuć tą rozszerzoną rzeczywistość na własne oczy i naprawdę wczuć się w to miejsce, czyli w którym tam będzie. Przenieść w dowolne miejsce przedstawiane na smartfonie. No właśnie, wyobraź sobie taką sytuację. Jechać na wakacje, możemy sobie pooglądać. Dokładnie tak. Wyobraź sobie, że biuro podróży, tak teraz to widzę, że zamiast oglądać katalog na przykład z wycieczką, nie wiem, do Grecji, możesz założyć takie okulary i tam po prostu być. Poczuć szum fal, wiatr we włosach, no nie do końca, chyba żebyś sobie wiatraczek włączył, ale poczuć dźwięk, rozejrzeć się dookoła i faktycznie tam jesteś. Niesamowita sprawa. Zastosowanie jest naprawdę szerokie. Kwestia tylko wyobraźni. Czy mamy jakiś prototyp, jest szansa na wdrożenie go i seryjną produkcję i podbijanie światowych rynków? To już działa. Ogólnie jeśli chodzi o ten produkt w wersji kartonowej, też już funkcjonuje za granicą. Jednakże tutaj chłopacy z VRBox, Michał Czerwiński, Tomasz Kaszura, postarali się, żeby ten karton mimo wszystko był w takiej wersji premium. On już działa, będzie można sobie go przetestować właśnie 20 maja na Kreatywnym Opolu. Oraz jeśli będzie przykładowo goście zaproszeni na otwarcie parku, będzie można też taki gadżet otrzymać za darmo. Więc on już jest, można go kupić. Ale przede wszystkim chcemy mimo wszystko i tak go przetestować. No, to rozdawać zamiast zarabiać na tym, to popłyną finansowo, jak większość startupów. Nie. Oczywiście akcja samplingowa to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ zachęca do tego, żeby pocztą pantoflową przekonać kolejnych do zakupu. Ten produkt jest już gotowy, można się nim pobawić. Mimo wszystko on cały czas jest dopracowywany. To jest taka wersja jeszcze nie ta najbardziej oficjalna. Ona przeważnie jest już obrandowana. Tutaj są jakieś ulepszenia, udoskonalenia. Ta gumka też wygląda zdecydowanie lepiej. Tylko, że tak mówię, chłopacy cały czas starają się o to, aby ten produkt dopracować i myślę, że na takim spotkaniu Kreatywnego Opola będzie taka możliwość, żeby przyjść, dotknąć, powiedzieć: kurczę, to mi nie pasuje, ja to przykładam. No. To mogliście zrobić lepiej. Tak typowo po polsku będzie można ponarzekać. Będzie można ponarzekać, zachęcamy do narzekania, bo to tylko nam pomoże tutaj, aby rozwinąć ten kreatywne produkt. Kreatywne Opole w środę o 8 w
kofeinie. Przyjść może każdy, tak? Wstęp jest bezpłatny. Przyjść może każdy. Zachęcamy, żeby wejść na kreatynopole.pl, gdzie przekierujemy się do Facebooka i tam zarejestrujemy się, żeby mieć gwarancję miejsca. I już teraz, że tak powiem, chętnych na udział w Kreatywnym Opolu jest 70 osób, a miejsc mamy 30. Jednakże postaramy się wszystkich zmieścić. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie nowej inicjatywy. Moim gościem w drugiej kawie, pierwszej przygotowanej w CWK Opole, był Patryk Sulik z Parku Naukowo-Technologicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.